Hej, 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 z tej strony Timmy i witaj w detektywie. Kompletnie zapomniałem o tym, że istnieją troll gamy. I po prostu przed UCN-em muszę wam przedstawić wszystkie gry trollowe i jaka historia się za nimi kryje. Dowiesz się, czy te gry w ogóle mają coś wspólnego z kanonem FNAF-a? I tu odpowiedź może cię zaskoczyć. Zapraszam na detektywa. Po pierwsze, musimy postawić tutaj ogromną ścianę i to z cegieł. Najlepiej jeszcze takich połączonych z zaprawą. Bo słuchajcie, troll gry to nie są spin-offy jak na przykład FNAF World. Czym się one różnią? No to tak, troll gry były częścią zapowiedzi konkretnych części Five Nights at Freddy's. Można je traktować na równi z zapowiedziami. Spin-offy to produkcje oparte na marce FNAF, ale będące samodzielnymi produkcjami, które obronią się bez niczego. Okej, skoro to mamy za sobą, czas powiedzieć wam, co to za chytry plan Scotta i przedstawić wam pierwszą troll grę, na jaką wpadł. Five Nights at Freddy's 3 Troll Game to pierwszy raz, kiedy Scott twierdził, że został zhakowany. To była taka sytuacja, że Scott żartobliwie ogłosił raz Steam Greenlight, że trzecia gra została anulowana po tym, jak ktoś zhakował mu konto i wrzucił grę na Game Jolta za darmo. No i jesteś pewny, że sobie ściągniesz tego FNAF-a 3, zagrasz i będzie na Let's Play na twój niesamowicie rozwijający się kanał na YouTubie, a po uruchomieniu gry okazuje się jednak, że jest ta gra trolem i prostym reskinem jednej z poprzednich gier Scotta Cawthona, znanej jako There is no pause button. Istnieje zauważalny glitch, który powodował, że głowa Freddy'ego nie znikała, na przykład gdy gracz tracił życie, albo na przykład pokonał każdy poziom, to wtedy mu postać gracza znikała, ale głowa Freddy'ego pozostawała na tym samym miejscu. Fuszerka na 100%. W dodatku ta gra została tak szybko przerobiona, że w 10 poziomie może zagrać oryginalna muzyczka z There is no pause button. A jeśli już mówimy o muzyce, to wiecie, ile rzeczy się odwaliło z muzyką w tym troll game'ie? Muzyka na ekranie tytułowym była w rzeczywistości spowolnioną wersją utworu, który przygrywał nam na ekranie menu FNAF-a 3. Więc jakby nie patrzeć, troll gry zapowiadał FNAF-y. Za to imba odwaliła się przy muzyce, która przygrywała w tle, bo oryginalne tło muzyczne to piosenka rosyjskiego piosenkarza Edwarda Killa. Znana jest jako Trollolo. I później utwór został zastąpiony kawałkiem Silent Move Chase na potrzeby aktualizacji ze względu na, uwaga, prawa autorskie i zaskakującą popularność gry dla niektórych osób, które chciały nagrać swoje let's playe na YouTubie. Tak, Scott wydał reskina gry jako trolla i przy okazji pokazał motyw muzyczny z FNAF-a 3, no i skubany nie przewidział, że ludzie będą o tym nagrywać. Na początku miał to być jednorazowy troll, jednak po reakcji Scott musiał stwierdzić, że to był całkiem doskonały pomysł, by ludzie zapoznali się z jego starszymi tytułami. Wystarczy dodać FNAF-a, a ludzie to klikną. Prowadząc ten kanał muszę potwierdzić, no coś w tym jest. Ten troll do FNAF-a 3 kiedyś według teoretyków miał znaczenie fabularne. Po naciśnięciu klawisza w dół, będąc na ekranie menu głównego, liczba 1 zostanie wyświetlona z lewej, centralnej strony ekranu. Jeśli naciśniesz ponownie, wyświetli się 0. Timmy, do czego to prowadzi? Do sedna. Wreszcie, jeśli naciśniemy po raz trzeci strzałkę w dół, to liczba, uwaga, zniknie. Nie wiadomo, co właściwie oznaczają te liczby po ich uruchomieniu, choć przypuszczalnie reprezentują one liczbę 10 i według teoretyków FNAF-a w tamtym czasie mogło to mieć związek z 10 na zapowiedzi Phantom Balloon Boya. Wiecie, ten teaser ze zgadnij kto i odpowiedź to była 10. Do tego Scott dla szperających zostawił 3 halucynacje marionetki z Five Nights at Freddy's 2, jak również niewykorzystaną ostatnią klatkę jumpscare'u marionetki znajdującą się w plikach źródłowych tego trollgame'a. Co ciekawe, pliki te znajdują się również w plikach trzeciej gry. I to dobry moment, by powiedzieć, że pliki źródłowe nie zdradzają fabularnie totalnie nic. FNAF World Halloween Edition to gra troll dla FNAF Worlda, która została wydana 28 października 2015 roku. Tego samego dnia haker ujawnił swoje imię jako LulzHacks z podłogą. I faktycznie tym hakerem był, uwaga, Scott Cawthon. Ale tego nie wiecie ode mnie, to tajemnica.
LOLHAX zhakował stronę FNAFworld.com z wiadomością twierdzącą, że zdobył pliki dla FNAF World i wyda je tej nocy. Później strona została zaktualizowana o link do strony na GameJolt z plikami do pobrania. Po pobraniu okazało się, że to był tylko żart, gdyż gra okazała się być reskinem wcześniejszej gry Scotta, Fighter Mage Bard. Scott ostatecznie usunął link do pobrania gry kilka godzin później. Jednak w internecie nic nie ginie i do dzisiaj można zagrać w ten tytuł. Z menu Select Your Class przed rozpoczęciem gry można wybrać między trzema poziomami trudności, które przy okazji zmieniają postać gracza. W trybie łatwym postać gracza to Freddy Fazbear. Podczas gry jako Freddy jego podstawowym atakiem podczas walki z wrogami jest ugryzienie, ale wcale nie to z 87 roku, oj nie. W trybie średnim postacią gracza jest Bonnie. W trybie hard postacią gracza jest Chica. Jeśli przez 10 sekund będziesz się bezczynnie przyglądał ekranowi startowemu, zacznij grać... W trakcie gry można zebrać kilka przedmiotów, z których niektóre oferują ulepszenia, a niektóre funkcjonują jako umiejętność w walce. Możemy przeciwników zatruwać, leczyć, wysysać z nich zdrowie, dać sobie buffy, oślepiać, brakuje jedynie stawiania klocka jak w Minecrafcie. Za to ze sklepu możemy kupić wzmocnienia postaci. Serca dodające zdrowie, buty regenerujące szybciej zdrowie, koniczynę, która zwiększa szczęście i daje nam pierwszeństwo w turze. I masę, ale to masę przedmiotów, które podnoszą nam obronę i atak. Jednak jeśli wydaje się wam, że ta gra nic nie zapowiedziała, no to uważaj, bo jesteś w błędzie. Ona zapowiedziała kultowego Purple Geista, czyli bossa update'u drugiego do FNAF World, którego zgniata tęcza. Wiem, że nie walczymy z nim za bardzo, ale jednak się pojawia. Purple Geist to oczywiście gra słowna nawiązująca do Purple Gaia. Purple Geist jest ostatecznym bossem gry i uwaga, ma 500 HP, więcej niż jakikolwiek inny wróg w tej grze. By go przejść, bardzo zalecane jest kupienie każdego możliwego przedmiotu, bo przedłużająca się walka no, może utrudnić sprawę przejścia gry. A na końcu nie ma nic, the end! Ale to nie wszystko. Istnieją również dwa tajne bossy o imionach Party Hat A i Party Hat B. Nazwy tak oryginalne i kreatywne, jak na Scotta przystało. Scott tutaj puścił lekkie oczko do niesamowicie fajnego fangame'u, który kiedyś muszę omówić, bo oficjalnie potwierdzono, że Scott nawiązał tutaj do Protection Hatsów. I to właśnie z tej gry. Czemu siedzę dzieckiem w nocy na polanie i tną mnie komary w dupę? 6 października 2016 roku. Scott Cawthon ogłosił na forum Steam, że Sister Location ma bardzo, ale to bardzo mroczną linię fabularną i może być nieodpowiednia dla dzieci. Z tego powodu powiedział, że być może będzie pracował nad grą jeszcze przez kilka miesięcy, aby gra i fabuła były bardziej odpowiednie dla młodszych graczy. Kiedy jednak wydano dojrzałą wersję Sister Location, okazało się, że oczywiście jest to żart, a FNAF Sister Location została wydana następnego dnia. I właśnie z tą grą ciekawa historia się wiąże, bo Kane Carter, czyli gość, którego możecie kojarzyć z fangame'a Pop Goes, bo to jest jego twórca, i jemu też się muszę kiedyś bliżej przyjrzeć, ułożył taką dosyć z dupy teorię, że Sister Location będzie restauracją dla dorosłych, że to tak ładnie nazwę, z robotami usługującymi. Jeśli wiesz, co mam na myśli. Teoria pewnie z tego powodu stała się całkiem popularna i Scott ją podchwycił, by pokazać nam kolejną grę z jego starszej biblioteki. Jest to pierwsza gra trollowa stworzona przez Scotta, a nie została wydana pod ksywką LOLHAX. I można powiedzieć, że sama gra zapowiada tyle samo, co jego pierwsza trollowa gra. Ba, nawet tutaj jedyne, co zmienił, to wygląd głowy bohatera. Scott dał nam pograć swoją starą grę Sit and Survive z 2012 roku. Sama gra to wytrwanie jak najdłużej, podczas gdy każdego dnia losowany jest inny event utrudniający nam rozgrywkę, a my siedzimy na dupie zamiast uciekać. No dosłownie tak! Ta gra to prawdziwy prototyp FNAF-a. Teraz już wiesz, skąd Scott wziął pomysł na to, by w pierwszym FNAF-ie bohater nie ruszał się z biura i by eventy działy się raz za razem, zmuszając nas do działania. I chyba Scott z tą grą tyle chciał nam przekazać. Ultimate Custom Night Demo. To czwarta i niestety ostatnia trollowa gra stworzona przez Scotta Cawthona, która została wydana 21 czerwca 2018 roku na GameJolt. Scott ogłosił na Steam Community, że demo dla Ultimate Custom Night zostało wydane, jednak okazało się, że Scott ostatni raz chciał dać nam pograć w jego starą grę. Tym razem wybrał najstarszą, bo swoją pierwszą. Podczas rozpoczynania nocy okazuje się, że FNAF UCN Demo to gra Doofus the Dinosaur z 1989 roku. Tak, ta gra jest tak stara.
Oprócz głównego bohatera, Dufasa, który ma głowę Freddy'ego, wrogowie zostali zastąpieni różnymi animatronicznymi postaciami. Fabuła FNAF-a Dufasa. Freddy dinozaur je cupcake'i, potem rozwala Balloon Boy'a i Toy Freddy zbiera kryształ, który przynosi go do lodowego świata Baby. Potem ma boss fight chyba z Happy Frogiem i niszczy mu kule. Niezłe kule, złe kule. Potem przynosi się na Księżyc, gdzie atakuje samego Williama Aftona. Właściwie to William Afton atakuje jego, je kryształ i ląduje na pierwszej planszy z monetami. Czy wspomniałem, że za 1000 punktów otrzymujesz dodatkowe życie? Nie? To teraz już wiesz. A czy wiesz, że jak zbierzesz loda, to usłyszysz jak Scott oblizuje loda. Jesz kryształ i znowu faza na Księżycu, gdzie masa Helpik i Mr. Hippo czeka do rozwalenia. Jesz kryształ i mamy walkę z Mangle w kosmosie i potem walkę z Phantom Balloon Boyem i good job. Dalej plaża i latające głowy Mangle z głową endoszkieleta, co się tu dzieje? Potem rozciągnięte pikpacze i spłaszczone elefanty. Potem latająca maska marionetki, tajemnicza jak zawsze. Good job, kosmos i latające głowy Toy Bonnie i nie, ta gra nie ma sensu. Jak fabuła Garten of Banban. Potem strzelasz do pana konsekwencje w kosmosie, który na ciebie warczy. Albo beka. Potem walka z klonami głowy Springtrapa i czaszką Williama Aftona, oczywiście w kosmosie, żeby było bardziej epicko. I walka z ogromną głową Wither Chiki, osadzonej na arcie jakiegoś smoka. Potem Scott postanowił wysadzić połowę zapasów broni wybuchowej na świecie i cutscenka. Freddy mówi: Chica, czy znasz znaczenie lore FNAF-a? A Chica mówi: fandom będzie się cieszyć. Nagle białe tło wypala nam oczy. Jeszcze walka z Nightmarem ze zgliczowanymi życiami. Na koniec mam info, że prawdziwy UCN nadejdzie niebawem. Jak to wygląda, każdy widzi, ale kim ja jestem, by krytykować pierwszą grę Scotta Cawthona, skoro jedyną grę, jaką do tej pory stworzyłem, był Adam Małysz z krwi. Przerobiony Dufas kryje aż 3 nierozwiązane do tej pory tajemnice. Podobno Scott osobiście rozesłał do zaprzyjaźnionych youtuberów wersję demo Ultimate Custom Night, które nie było Dufasem. Demo ma wszystko, co pełna gra, ze wszystkimi postaciami dostępnymi do wyboru w menu. Jednak jeśli wybrane animatroniki przekroczyły łącznie 2000 punktów, przy próbie rozpoczęcia nocy pojawiał się komunikat uniemożliwiający graczowi dalszy postęp. Jednak ta wersja jest zaginioną miejską legendą i sam jej nie odnalazłem mimo poszukiwań. I jeszcze druga tajemnica, że w plikach gry można znaleźć osiągnięcie w postaci gwiazdy, które wcześniej zostało usunięte z Freddy Fazbear Pizzeria Simulator, ale za to ponownie wykorzystane w Ultimate Custom Night za pokonanie wyzwań. Ogólnie chodzi legenda o tym, że UCN miał być pierwotnie darmowym DLC do Pizzeria Simulator, zanim projekt stał się zbyt duży, by udźwignął go silnik Clickteam Studio. Jednak trzecia tajemnica jest najważniejsza. I ta trzecia tajemnica to symbolika, którą można zrozumieć dopiero teraz, jak wam o tym powiem. Scott pokazał nam pierwszą swoją grę, by dać nam do zrozumienia, jaką drogę jako twórca przeszedł. UCN to niestety jego ostatnia gra, którą Scott robił sam. Ostatnia zawierająca podpowiedzi do starej fabuły FNAF-a. Po UCN Scott przeszedł na emeryturę, a ostatnim jego projektem jest film FNAF, znany u nas jako 5 koszmarnych nocy. Krótko mówiąc, dał nam znać, że się z nami żegna. Żegna się z grami. Żegna się z Clickteamem. I zrobił to, zanim ogłosił swoje przejście na emeryturę. I właśnie to był chytry plan Scotta. Nie dość, że byliśmy zmuszeni poznać jego starsze produkcje, to także to stąd wzięły się jego rozpoznawalne na skalę światową rzeczy. There is no pause button pokazuje nam, skąd wziął się awatar Scotta, jego marka. Fight Mage Bard pokazał nam, skąd wzięły się minigierki we FNAF-ie i że jego ukochanym gatunkiem zawsze było RPG. Seat and Survive, zobaczyliśmy skąd Scott w ogóle wziął mechaniki do pierwszych FNAF-ów. Ogólnie skąd pochodzi założenie FNAF-a, czym jest FNAF. A ostatni Dufas pokazał nam, że każdy musi od czegoś zacząć, by kiedyś po wielu, wielu projektach przekuć swoje doświadczenie i rozwiązania w dzieło swojego życia. I to jest też wiadomość dla was, twórców, dla ludzi, którzy cokolwiek tworzą, cokolwiek chcą osiągnąć w tym życiu. Scott wyraźnie tutaj mówi: nie poddawaj się, człowieku. Tworzysz coś, to jeśli będziesz cały czas przejść do przodu i cały czas się rozwijać w tej dziedzinie, nie będziesz robić sobie od tego wolnego, to osiągniesz sukces i nie ma innej drogi. To znaczy jest, możesz zrezygnować i nigdy nie przekonać się, jak to by mogło być, gdybyś osiągnął sukces. Ale chyba lepiej osiągnąć sukces, niż cały czas marzyć o tym sukcesie.